No, myślałem, fajnie, że się spotykamy, bo w sumie pierwszy raz tak mamy okazję ze sobą pogadać. Co prawda myślałem, że spotkamy się w Gdyni na jakimś tutaj obiadku czy coś, no ale życie, nie? Słyszysz mnie? Słyszysz. Dobrze. Wiesz co, mam do ciebie takie Tak, słyszę, zapytanie. no. Mianowicie, jak ty swoją karierę zacząłeś od bycia blogerem, prawda? Masz bloga, dzisiaj byłem Tak. na nim, ale już chyba niezbyt aktualizujesz tego bloga, co? Od ponad roku nie aktualizuję, bo nie ma to sensu. Jest No blog właśnie się chciałem cię bardzo słabo zapytać o czytał. to przejście. Aha. Czyli, bo chciałem się zapytać o to przejście właśnie z bycia blogerem do bycia w blogerem. Jakżeś na to wpadł generalnie, co tobą popchnęło i czego najbardziej się bałeś w tym przejściu? Wiesz co, to się zaczęło od tego, że po prostu stwierdziłem pewnego dnia, że a może bym zaczął nagrywać filmiki na YouTube. I to było dość głupim pomysłem, bo ja nigdy nie oglądałem YouTube, znaczy wtedy jeszcze nie oglądałem za bardzo YouTube'a i nie wiedziałem, jak to robić dobrze, co w ogóle się sprawdza na YouTube, a co się nie sprawdza. I po prostu zacząłem to robić tak troszkę na zasadach takich, a spróbujmy, zobaczymy jak będzie, takie widzimy się trochę. No i to początkowo nie szło jakoś za bardzo, bo te filmiki były słabe po prostu. No ale chyba też nie miałeś swojej grupy jakby zbudowanej, prawda? No bo co, no otworzyłeś nowy kanał na YouTube, tak? Z zero subskrypcji. Tak, I wiesz co, że no tak ja powiem, właśnie, na to tej też był mój błąd, bo promowałeś się na blogu, tak? Tak. I to był trochę błąd, w sensie, bo jakby założenie było takie, że super by było, gdyby ludzie, którzy czytają bloga, zaczęli oglądać mnie na YouTube. Bo tych ludzi wtedy na blogu było tam kilkadziesiąt tysięcy, do 100 tysięcy miesięcznie dochodziło. Wiadomo, że to część ludzi trafiało na bloga przypadkiem, a część nie. No ale jakby była No to też nie jakaś było taka tak, że stała. nikt tego nie czytał. No to co ty mówisz, że nikt tego nie czytał? No 100 tysięcy osób miesięcznie, no to nie jest mało, nie? Nikt, to No myślałem, nikt. że 500 osób cię czytało. No nie, nie, wiesz, to było też, to było 100 tysięcy osób w miesiącu, ale na przykład tekst na blogu o restauracji jakiejś czytało 1000-2000 osób na przykład, nie? A 100 tysięcy osób to było skumulowane jako ten. Także porównując do YouTube'a, gdzie jest 100 tysięcy osób na jednym filmie, no to jest to spora różnica. Ale w każdym razie No, o niebo, pewnie. liczyłem na to, że ludzie przejdą z bloga na YouTube, ale no, ludzie, którzy czytają, nie zawsze, bardzo często nie są zainteresowani oglądaniem po prostu. No Bo to jest to zupełnie inna publika ponoć, nie? Ci, którzy słuchają podcastów, ci, którzy oglądają filmiki na YouTube i ci, którzy czytają blogi, no to są trzy jakby grupy ludzi ponoć, nie? I zupełnie tak, docierasz i do kogoś. To nawet jak już mi się ten YouTube rozwinął, to też można było to zobaczyć w statystykach, bo na YouTube jakby wiek był podobny, jeśli chodzi o czytelników i widzów, ale na YouTube było 60-70% facetów, a na blogu odwrotnie, 60-70% kobiet. Więc Aha. już po takich, wiesz, podstawowych statystykach było widać, że to jest inna grupa odbiorców. No i kiedy pomyślałeś, że już ci się to właśnie rozwija? Jak mówisz, że spojrzałeś na tego YouTube'a, już miałeś statystyki, to po jakim czasie, że tak powiem, kręcenia takich filmików? Na początku jakie miałeś wyświetlenia? Na jakim poziomie? Pierwszych na przykład 5 filmów? Pierwszy film obejrzało 4000 osób. I myślałem, że to jest dobry początek i będzie więcej, ale No tak. każdy kolejny film się oglądał gorzej. To było kilkaset osób na filmie. Aha, czyli takie światełko, że coś tu robisz nie tak. Tak, no robiłem wiele rzeczy nie tak. Poczynając od tego, że to były filmy takie w stylu jem chipsy i o nich mówię. Tak w skrócie. A Tak, nie ja to, co jakieś robię tam teraz. pierwsze oglądałem jakiś czas temu. No. Tak, także to jest takie. No, mało to było interesujące dla ludzi, też było to, myślę, że teraz bym to zrobił lepiej i by się to oglądało lepiej, nawet jakbym zaczynał kanał od zera i nie wiem, w masce to robił, żeby mnie ludzie nie rozpoznawali i nie mieć jakby tej takiej bazy, to myślę, że tak bym to zrobił lepiej, bo już wiem po prostu jak to można fajnie zrobić, więc przynajmniej te założenia znam, a wtedy no, nawet doświadczenie, nie? No, wiadomo, wiadomo. Wtedy żadnych założeń nie znałem, nie wiedziałem w ogóle, jak robić te filmy.
Po roku ponad dopiero to mi się zaczęło jakoś tak fajnie rozwijać. Po roku od pierwszego filmu. Te filmiki przez ten rok rzucałem w miarę regularnie. Były To skąd wziąłeś i tak dalej, ale że generalnie przez rok rzucałem tak... w miarę. Co wziąłem? Bo nie usłyszałem. Determinację, że mimo wszystko, jak to tak super się nie rozwijało przez rok, żeby robić systematycznie, wierzyłeś w końcu w to, że pyknie. Raz, że wierzyłem, a dwa, że no jakby zmieniałem te założenia tego, jak ma wyglądać ten kanał, więc to było też takie eksperymentowanie przez cały czas. Pisałem bloga, z którego jakby no, trochę ludzi to czytało i z którego mogłem się utrzymać, więc jakby sobie gdzieś tam przy okazji też eksperymentowałem. To nie był jakby, nie była to główna część wtedy mojej działalności. I tak trochę takim przypadkiem wyszło, że odkryłem w końcu ten format, tę formę, która na YouTubie przyciąga ludzi i która się sprawdza właśnie gdzieś po półtora roku. Odnalazłem ten taki właśnie vlogowy format z wychodzenia do restauracji, co ludziom się spodobało. W sensie już przy pierwszym takim filmie dostawałem wiadomości, komentarze, że o wiele lepiej się to ogląda, że taka może czasem taka forma luźniejsza, w której czasem czegoś nie powiem, o czymś zapomnę, coś przekręcę i coś powiem źle, ludziom wydała się przyjemniejsza w oglądaniu i jakby też tego się trzymam teraz, żeby... Taka, po prostu takie wyjście z Maciejem na miasto trochę. Ale tak, i też myślę, że to ludzi przyciąga do tego kanału, to sprawia, że chcą oglądać kolejne filmy, jak obejrzą jeden. A pierwszy film jaki zrobiłeś? O czym? Pierwszy znaczy, to był taki te... już właściwy. A, to wiesz, to właściwy, był ten właściwy już, który... Ten właściwy. To w ogóle było nagrane przy okazji jakiejś współpracy. Pod Poznaniem była taka, nie wiem, może dalej jest, taka knajpka, która z jednej strony miała rewolucję Magdy Gessler tam chwilę wcześniej, a z drugiej to jest takie miejsce, że ono też jest troszkę hotelem i tak dalej. No i tam mieliśmy jakąś taką współpracę, która miała być przede wszystkim na blogu i nie wiem, na Instagramie. Na blogu głównie wtedy, nie? Miałem po prostu opisać to jedzenie, oczywiście tam zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez koloryzowania jakiegokolwiek. A przy okazji nagrałem vloga takiego, no takiego faktycznie przy okazji. Ja dokręciłem wtedy telefonem. Miałem gimbal, taki tani gimbal do telefonu. I a kiedy to było? Nagrywa... Kiedy to było w ogóle? Jakby, bo to marzec 2017 chyba, aha, albo luty 2017. Aha, chwilę później się przeprowadziłem do Warszawy i wtedy to się szybciej zaczynało rozwijać, bo też więcej ciekawych tematów miałem pod ręką. Tak, ale powiedz mi, ty od tego, jak już zacząłeś robić wideo, to już się utrzymujesz od tego czasu tylko i wyłącznie z vlogowania? Żyjesz z tego? Wiesz, tak, tak. Jak zacząłem robić wideo, to się utrzymywałem z blogowania, z bloga jak najbardziej. A potem jak już przyszło wideo, to się zaczęło przenosić właśnie w stronę utrzymywania się z wideo, a nie z bloga. Więc można powiedzieć, że jak już zacząłem robić YouTube, no to i tak już się utrzymywałem z tego, co robię. Tylko że jakby te zyski były z bloga, a nie z wideo, a później to się przesunęło. Aha, a że tak powiem, masz jakąś konkurencję w Polsce w ogóle? Takiej stricte konkurencji, która by robiła takie rzeczy jak ja, czyli by chodziła raczej do takich restauracji, które są w jednym miejscu, tak, to nie są raczej sieci wielkie, zachodnie, no to za bardzo nie ma. Jest Mister Krycha, który robi bardziej o takich sieciowych fast foodach, ewentualnie jakieś kepsiki i pizzę i trafia tym kontentem raczej. Kiedyś widziałem chyba projekt Paciorka, nie? Karola z tą dziewczyną co śpiewa. Tak, ale to chyba to był jakiś taki projekt chwilowy, nie? Wiesz co, i to
To była chyba jedyna taka na polskim YouTubie faktycznie konkurencja, która by robiła coś takiego jak ja. Wiadomo, były pewne różnice, ale generalnie zamysł był bardzo podobny. No i jak, nie wiem, z rok to prowadzili może? Mniej więcej jak Karol Paciorek wrócił do, czy Karol i Wody wrócili do lekkostronniczych, to mniej więcej przestali ukazywać się Nienasyceni, bo tak się nazywał ten. Tak, ja tam widziałem chyba dwa jakieś filmiki i tak to wyglądało. No dobra, ale powiedz mi, bo ja mam wrażenie, wiesz, ja cię śledzę od, kurczę, w zasadzie właśnie dzisiaj się Magdy mojej pytałem, jak my żeśmy na tego Macieja się nacieli. Gdzieś chyba przez przypadek na YouTubie się nacieliśmy, my cię obserwujemy, nie wiem, no tak regularnie ciągle nam, nie wiem, z rok, półtorej może, już nie pamiętam dokładnie i mam wrażenie, że właśnie przez ten ostatni czas, no ten twój vlog wystrzelił w kosmos, nie? Dobrze ja rozumuję? Dobrze to rozumiesz, tak. I w sumie jakbym miał wskazać jedną rzecz, która to spowodowała, to byliśmy z Sonią w maju na takim szkoleniu. Trzydniowym, w sensie co tydzień chodziliśmy po prostu w Warszawie, odbywało się to szkolenie, z pozycjonowania YouTube. Jak tworzyć treści, a przede wszystkim jak te treści opisywać, żeby YouTube wyżej je pozycjonował, w sensie, żeby częściej je podawał ludziom. Oczywiście. No i jaki masz taki trik, który możesz się pochwalić i podzielić? Wiesz co, ten trik jest w zasadzie prosty, czyli dobrze wykorzystać tytuł filmu, dobrze wykorzystać opis filmu, i w tym tytule i w opisie muszą się zawierać po pierwsze słowa kluczowe, które opisują ten film, o czym jest ten film, w taki sposób, żeby nie mylił, żeby też nie było w tym tytule jakiejś takiej tajemnicy, jak często ludzie myślą, że warto, typu nie uwierzysz, że. To kompletnie, kompletnie tego nie warto robić, bo o ile może wpłynąć to na to, że ktoś chętniej kliknie, to niekoniecznie wpłynie na to, że YouTube to wyświetli wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym. A jeśli ja w tytule filmu mam na przykład najlepszy burger, a nie uwierzysz, co to był za burger, no to na podstawie tego, jakie inne filmy ludzie oglądają, i jeśli ktoś ogląda filmy o burgerach właśnie, o najlepszych burgerach, jest dużo filmów o najlepszych burgerach na YouTube, no to prędzej ten film wyświetli się u niego na stronie głównej czy w polecanych filmach i prędzej na niego trafi. I to opis dość też ma znaczenie? Też? Nie tylko tytuł, opis też, tak? Tak, tak, bo jakby opis jest takim rozwinięciem tytułu. Warto powtórzyć to, co w tytule, i dodać jeszcze jakieś parę słów, które faktycznie opisują ten film, czyli no nie wiem, jest to właśnie film o najlepszych burgerach w Warszawie, no to tytuł filmu to jest najlepszy burger czy najlepsze burgery w Warszawie i nie wiem, najlepsze burgery w Warszawie, test burgerów i coś tam jeszcze. Warto w ogóle wykorzystywać cały tytuł filmu, to jest 100 znaków i warto wykorzystać cały, a w opisie, nie wiem, mogą być na przykład, nie muszą, ale mogą być na przykład nazwy konkretnych burgerowni jeszcze wymienione, jeśli te burgerownie akurat istnieją w jakiś sposób na YouTubie, bo też warto w tytułach czy w opisach wykorzystywać już rzeczy, które w jakiś sposób na YouTubie istnieją. Oczywiście można stworzyć, znaczy można sprawić, że jakieś słowa kluczowe zaistnieją na YouTubie, ale o wiele łatwiej podpiąć się pod te, które już faktycznie istnieją. I w ten sposób można. No tak, bo mam wrażenie, że najwięcej jakby ten twój vlog wybuchł w momencie odwiedzania knajp Gessler, Amaro i tych wszystkich, że tak powiem, najgłośniejszych nazwisk kulinarnych w Polsce. No i tam chyba notujesz te milionowe wyświetlenia przede wszystkim, prawda? Tak, tak. Wiesz co, jeśli chodzi o to, to jest jakby póki co najlepsza strategia na to, żeby trafić do bardzo szerokiego grona odbiorcy, bo po prostu ludzie, jeśli nie wiem, na przykład ktoś, najlepszym przykładem będzie w ogóle film o restauracji Kuby Wojewódzkiego, czyli gościa, który totalnie nie jest związany z gastronomią,
po prostu otworzył sobie restaurację No ze tak. wspólnikiem. Ten film obejrzało, nie wiem, 800 tysięcy osób. A z drugiej strony Kuba Wojewódzki jest bardzo silny na YouTubie, w takim sensie, że TVN rzuca dużo filmów z jego programu, zawsze jest Kuba Wojewódzki No w tytule i tak medialny, no dalej. numer jeden chyba taki. Więc łatwo się jakby, można było się tego spodziewać po prostu, że ten film może się dobrze oglądać. Tak samo jest z Magdą Gessler. Mniejszym takim, mniejszym pewnie na YouTubie nie jest. Jest trochę tych filmów z nim, ale wbrew pozorom nie ma ich aż tak dużo. A mimo to, wiesz, ten film miał ponad milion wyświetleń, jest chyba drugim, czy nawet już pierwszym najpopularniejszym na moim kanale. Aha, miałem cię pytać o właśnie aczkolwiek właśnie, ale z drugiej strony moi widzowie od dłuższego czasu już domagali się tego filmu z restauracji Amaro, nawet zanim puściłem ten film, no to istniała taka fraza na YouTubie, to łatwo sprawdzić, czy ktoś tego wyszukuje, używając po prostu wyszukiwarki YouTube'a. Maciej je Amaro. Zanim opublikowałem film i w ogóle aha, gdziekolwiek o tym mówiłem. Więc czyli w zasadzie to był taki pewniak. Czasem... Pewniak to, że ludzie będą to, ludzie, którzy mnie kojarzą, będą to oglądać, to tak, to jest pewniak. I czasem tak robię, że wpisuję Maciej je w wyszukiwarkę na YouTubie na kompie i po kolei wpisuję, po spacji wpisuję po kolei po jednej literce z klawiatury i patrzę, czego ludzie szukają. Jak jest temat, no którego to jeszcze super nie, hack nie robiłem. Taki, nie? Czasem tak jest. Zazwyczaj to jest właśnie... Tak, zazwyczaj to jest albo jakieś takie nazwisko, albo znane nazwisko, albo miasto, w którym miasto, ewentualnie państwo, w którym jeszcze na przykład nie byłem. No i na tej jakby to jest u mnie łatwość w tworzeniu filmów, które się oglądają, że po prostu mogę to wyszukać. Jak ktoś ma kanał, który jest taki bardziej autorski, jest mniej związany z jednym tematem na przykład, no to o wiele chcieli, których widzowie chcą. No tak, dojść do tego, co tam ludzie będą chcieli, nie? Ale powiedz mi, Maciek, bo ja to widzę, że ty do końca tamtego roku bodajże zbieraliście do 100 tysięcy subskrypcji, a już jest, mamy maj, a ty już masz 180 tysięcy subskrypcji, nie? Czyli praktycznie żeś no, przyspieszył dosyć mocno. Powiedz mi, czy to się wiąże też z większym na przykład hejtem? Takie rzeczy, że jesteś, wiesz, bardziej szeroko idziesz i zauważasz to, że już nie wszyscy są twoimi superfanami, tylko też przyszli ludzie zewsząd i coś bardziej nie pasuje tym ludziom niż wcześniej? Wiesz co, jak jest bardziej... Jak film pójdzie szerzej, no to wtedy faktycznie więcej tego hejtu się pojawia, bo się pojawiają po prostu ludzie od czapy trochę, którzy kliknęli w ten film, bo kliknęli. No i pojawiają się wtedy różne komentarze. No, pojawiają się właśnie komentarze takie, że czasem takie, że po prostu widać, że ten człowiek trafił tutaj przypadkiem. No najczęstszy taki komentarz, który no nie jest wulgarny, ani nie jest hejtem, to jest w domu lepiej sobie można ugotować. Które jakby ten komentarz totalnie nie... To sobie ugotuj, no przecież ja ci nie bronię. No, to... Ej, coś tu nam się chyba nałączył. Ja wyglądam do tego, jak mówię, czy czasem, no nie tylko hejt, no też krytyka jakaś merytoryczna też się jak najbardziej pojawia. Więc... No mogę powiedzieć tak, że ze wzrostem jest tego więcej, ale nie czuję się tym jakimś, jakoś, nie wiem, przytłoczony. Raczej to olewam, wiesz. Jestem no to chyba najlepszy grubo. Sposób, nie? Najlepszy sposób na radzenie sobie z hejtem to po prostu nie komentować, olać. Ja mówię, że brak reakcji to jest największy hejt, bo jeżeli nawet cię hejtują, no to znaczy, że wywołujesz jakieś emocje. Poświęcił jednak swój cenny czas na to, żeby wpisać ten komentarz i żeby cię obejrzeć i albo wpisać komentarz bez oglądania, więc różnie to bywa. Powiedz mi, najdroższy posiłek, jaki jadłeś w życiu, ile żeś zapłacił i co to było? Najdroższy posiłek, no to była kolacja Amaro. Ona kosztowała dla dwóch osób z jakimiś tam dwoma lampkami wina 1200 zł. Aha, 1300. Bo jeszcze w Stanach takie steki, nie? Kiedyś widziałem chyba za 900 czy coś takiego, nie? Dobrze pamiętam? Tak.
Tak, jedna, jakby liczyć tylko jeden posiłek, w sensie jedną rzecz, no to byłby ten stek, bo u Amaro to jest tam kilkanaście tych dań, a ten stek kosztował faktycznie z 700 zł, jakoś tak w przeliczeniu, tylko to taka standardowa dość cena za taki kawał steka w Nowym Jorku. To jakby nic niewiarygodnego to było. Po prostu tam ceny są wyższe. Bo Stany są drogie, nie? Przynajmniej Nowy Jork jest drogi. Na przykład jak byliśmy w Chicago, to widziałem różnicę w cenach jedzenia na mieście. I podejrzewam, że poza dużymi miastami to w ogóle może być jeszcze taniej. Aczkolwiek to też zależy, co to za jedzenie, no bo w Stanach, też w Nowym Jorku możesz zjeść kawałek pizzy za dolara, który jest ogromny i możesz się nim najeść, ale w smaku jest słaby. No jest jak taka pizza z mikrofalówki trochę smakuje, mimo że z pieca. No, to nie to. Prostu... To nie to. A powiedz mi, bo pandemia na pewno wam popsuła dość mocno plany, bo też oglądam jakby te nowe filmy i wszystko i wiadomo, trzeba jakoś sobie radzić, że tak powiem, bez wychodzenia do restauracji. Ale powiedz mi, czy mieliście jakieś plany podróżnicze na ten rok, gdzie chcieliście lecieć, zrealizować jakieś fajne filmy i jakbyś mógł zdradzić, gdzie to było, by było, będzie? Jedyny taki plan, który był twardy, że już mieliśmy kupione bilety lotnicze, to był zeszły tydzień, w zasadzie zeszły weekend. A, już kupiliście? Tak, tak. Zeszły weekend w Porto mieliśmy być, w Portugalii na parę dni. I to był w sumie jedyny taki twardy plan, że mieliśmy bilety i jakby to było już mocniej zaplanowane. Jeszcze to już chyba drugi raz by był, nie? Bo już widziałem z Portugalii. Portugalia tak, zresztą piękna jest i super. Ja też uwielbiam, jak byłem raz i chętnie bym wrócił jeszcze milion razy. Także. No właśnie my w zeszłym roku byliśmy w Lizbonie i tak nam się spodobało, że stwierdziliśmy, że może teraz Porto. No ale Porto musi poczekać, zobaczymy ile. I po tym, jak ta pandemia wybuchła, już stwierdziliśmy, że nie ma co planować niczego, jeśli chodzi o wyjazdy, bo to w sumie nie wiadomo, kiedy tak. będzie można gdzieś pojechać, ale jeśli będzie można, to w sumie czemu nie? Pewnie. A powiedz mi, jak ty jeździsz często na zagraniczne wypady, no to albo z markami jakimiś tam Revolut czy innymi, to wygląda tak, że ty jakby planujesz sobie wyjazd i szukasz partnerów, którzy mogą ci w tym pomóc i wspólnie robicie interes, czy to jakby oni wychodzą z propozycją i ty wtedy mówisz, że o, chcę lecieć tutaj, nie? Wiesz co, to różnie bywa. Na przykład właśnie ta Lizbona z zeszłego roku, to było tak, że najpierw odezwał się Revolut i my musieliśmy znaleźć po prostu miejsce, do którego chcemy lecieć i to tak zrobić, żeby to nam też się spinało wszystko. Ale w budżecie później... się po prostu zmieścić jakimś tam. Tak, tak, w budżecie się zmieścić, żeby wszystko się też opłacało, ale parę miesięcy później byliśmy w Pradze i Praga była taka, że już to był taki wyjazd, że sami sobie go zaplanowaliśmy i chcieliśmy jechać. No, ale to rzut beretem. No, ale napisaliśmy do Revoluta, czy by nie chciał jakby powtórzyć w trochę mniejszej skali tego, co było w Portugalii i powiedzieli, że tak. Także to zależy. Zazwyczaj jeśli do kogoś piszemy z jakąś propozycją, to już raczej współpracowaliśmy z tą marką i wtedy coś takiego proponujemy. A jak jakaś sama marka wychodzi z propozycją, no to często się zgadzamy. Zależy jaka marka, zależy jaki pomysł, nie? A często odrzucacie? Wiesz co, no dość często. Zależy, dlaczego? Często marka nam nie pasuje. Aha. Czy po prostu nie lubię tej marki, czy nie lubię w ogóle tej kategorii produktów, albo się z nią, z tymi nie korzystam z tej kategorii produktów, albo bardzo często, to najczęściej jest po prostu, zgłaszają się marki, do końca nie wiedzą co chcą i w ogóle z kim rozmawiają takie, i to jest takie trochę dziwne. Aha. Ale zgłaszają się marki takie w ogóle niezwiązane z jedzeniem, typu nie wiem, wiesz, słyszałem kiedyś, byłem na takim jakimś konwencie social mediów i mówili, że jak ktoś, a wiadomo z Sonią, jak swoją partnerką prowadzisz to wszystko, to mówili często, że dostają, wiesz, dostają zlecenia na przykład z Durexa czy z czegoś. Jeżeli już Durex widzi gdzieś parę, to ponoć, wiesz, od razu tam lecą, bo bardzo rzadko ktoś się godzi na to, bo to ciężko ugrać, nie? No. Nie, o Durexa nie mieliśmy. Ale... Czyli takie poza jedzeniowe, nie? Tak, tak, zgadzają się, zgłaszają się i czasem są to dziwne rzeczy. Nie wiem, jakaś gierka mobilna się zgłasza, która totalnie nie jest tematycznie związana i
bo myślą, że nie wiem, jest YouTube, jest YouTuber, to na pewno coś o gierce może zamieścić. Takie, aha, no niektóre propozycje są dziwne, a niektóre są fajne, ale odpadają na A najciekawsza propozycja, jaką dostałeś? Co to było? Najciekawsza. Ten Sankt Petersburg chyba był dosyć ciekawy, nie? Jak to, o, to było fajne. Tak, to było fajne. I po co tam pojechałeś? Wódkę pić? Zobaczyć Sankt Petersburg, a przy okazji poznać wódkę Russian Standard wtedy. Super. To chyba fajne, większa ekipa jakaś tam była, co? Wiesz co, z takiego świata influencerów był jeszcze Gdziebądź, youtuber podróżniczy, oraz Jakub Rozkosz, to bardziej bloger, taki modowy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale generalnie ubiór, zegarki, te sprawy. Aha, no i tak, do tego. A powiedz mi, taka najgorsza rzecz, jaką jadłeś, oczywiście gdzieś na mieście, w knajpie, miałeś okazję spróbować, znaczy nie mówię, że to był zły, źle zrobiony posiłek, tylko aha, po prostu coś takiego, co smakowo, myślę, że będzie może ta Azja jakaś, takie dziwne jakieś coś, co chciałeś spróbować czegoś dziwnego może, a nie do końca. Wiesz co, akurat jak próbuję jakichś takich rzeczy, które no, wydają się dziwne, nie wiem, jakieś bycze jądra czy robaki, to zazwyczaj nie jest to może jakieś super smaczne, ale jest taki mech, nie? Że a, bez sensu, szkoda czasu na to. Czy w Azji zjadłem? Teraz jak byliśmy w Azji, w Singapurze, to pamiętam, że czekałem za makaronem godzinę ponad, nie wiem, półtorej godziny. W Singapurze jest to śmiesznie rozwiązane, jest jedzenie uliczne, bo ono nie jest na ulicy, bo w Singapurze musi być czysto, więc są takie hale są takie hale, na których są takie stoiska 2 na 2 metry. I w każdym stoisku. Aha, no to chyba pokazywaliście na filmie tam. Tak, było trochę, no. Nie? Ale jakby jeszcze o tym makaronie chyba nie pojawił się film. W każdym razie stałem do jednego z tego stoiska przez półtorej godziny, bo kolejka była dość długa to raz, a dwa, że mieszkańcy przychodzili tam i brali po kilkanaście porcji naraz. A tamten jeden człowiek na wielkiej patelni mógł zrobić tego ograniczoną liczbę, nie wiem, 8 porcji na przykład, nie? I stałem te półtorej godziny, bo miałem polecenie, że będzie super. Fantastycznie wyglądało to, jak to jest przygotowywane. Ale jak to później zacząłem jeść, to smakowało jak taka, jak spaghetti carbonara trochę, ale nie z boczkiem, a z owocami morza, z czego te owoce morza były takie, no to trochę mało smaczne. Tak? W sensie były mocno takie gumowate wręcz. I pamiętam, że byłem tym bardzo rozczarowany, aczkolwiek myślę, że na to się złożyło też to, że ja tyle na to czekałem. I też musiałem pojechać dość spory kawałek od miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Poświęcenie po prostu. Tak, duże poświęcenie, a wrażenia takie sobie. No, delikatnie mówiąc. A najdłużej? Na co czekałeś? Chyba w tej Tajlandii, nie? Tam, co była ta gwiazdka. W Tajlandii, dobrze ja mówię? Tak, gwiazdka tak. Gwiazdka Michelin, co ta pani tam działa, no? Tylko tam było to czekanie trochę inne, bo my wiedzieliśmy, że mamy któryś tam numerek z kolei i wiedzieliśmy, że no nie musimy jakby stać cały czas przy tej knajpie i czekać w kolejce. No ale te numerki tylko chyba też tam jakoś ruchomo się zachowywały, prawda? Że tam tak, część szły bardzo wolno też, więc my dopiero w zasadzie po całym dniu weszliśmy i zjedliśmy. Dobra. Na całe szczęście mogliśmy chodzić, wiesz, sobie w okolicy i zwiedzać, więc jakby to nie było aż tak tragiczne. No tak. A jakbyś miał gdzieś mieszkać na świecie, gdziekolwiek, to gdzie byś chciał mieszkać? Ale w takim, jeśli miałbym dużo kasy i byłoby mnie stać, to bym mógł mieszkać z chęcią w Nowym Jorku, na Manhattanie, czy na tej części Brooklynu bliżej Manhattanu. W sensie ale lubisz taki zgiełk miasta wielkiego? To jest zgiełk, ale jakby też dużo, bardzo dużo się dzieje, dużo, no też Manhattan na przykład jest strasznie różnorodny i można przejść kilometr czy 500 metrów i być jakby w zupełnie innym miejscu, więc to jest super. Tylko tyle, że potrzeba mieć dużo pieniędzy na to, żeby korzystać z tego wszystkiego, co to miasto daje. Już samo wynajęcie mieszkania to są jakieś kosmiczne pieniądze, a żeby korzystać właśnie, wychodzić sobie do knajpek czy do różnych miejsc, nie wiem, na mecz NBA pójść i tak dalej, no to już
Niestety trochę trzeba wydać. Jak się jest turystą przez tydzień czy przez 2 tygodnie, no to można sobie uzbierać, ale już mieszkać tam na stałe, to faktycznie albo trzeba mieć duży kapitał, albo trzeba mieć jakąś super płatną robotę. No teraz po tej pandemii to jeszcze gorzej chyba, nie? Jak tam ludzie tracą pracę, kurczę, i wszyscy tam... Jestem ciekawy, tak, jak ta Ameryka zniesie, że tak powiem, to wszystko, bo... No bo tam słyszałem, że już bardzo dużo ludzi, naprawdę miliony ludzi traci robotę i tam zresztą ponoć wygląda, kiedyś z ojcem rozmawiałem, że tam wygląda tak, że tam nie mają umów jakby o pracę jakichś tam wielce wiążących, tylko z dnia na dzień wylatujesz z roboty i już nie masz więcej kasy, nie? Tak, no tam jest bardzo elastyczny ten model zatrudnienia ludzi, więc ma to swoje plusy i minusy. Ja myślę, że dzięki temu mogą szybciej stanąć na nogi, w sensie, że ta liczba osób, które straciła pracę, była ogromna z dnia na dzień i no to jakieś tam dziesiątki milionów chyba już Tak, było. Tak, tam jakoś grubo. Ale z drugiej strony dzięki temu może uda się w drugą stronę też pójść, nie? Czyli szybko to się będzie starało odbudować. No, bo to jakby nie no, miejmy nadzieję, no wiadomo. Wynikało z tego, że firmy przestały zwalniały ludzi, przestały ich zatrudniać. Ci ludzie mogli się zarejestrować w... No, to się dla siebie dla bezrobotnych tam funkcjonuje, więc się rejestrowali, ale te firmy jakby zwalniały tych pracowników z tego względu, żeby nie mieć kosztów przez czas trwania No tak. lockdownu. A dzięki temu mniej te firmy stracą i będą mogły więcej osób zatrudnić już po lockdownie. No takie jakby proste założenie, czy tak będzie, no to się No okaże. ciekawe, nie? Wiesz, u nas przynajmniej o dobrego pracownika jest bardzo trudno, jakby tak, wiesz, pozbyć się dobrych pracowników, to na to nie ma tak, że wymienisz człowieka za człowieka, bo ja na przykład u siebie mam, wiesz, dwie osoby i Gosię i Pawła w magazynie, co robią taką robotę super, że po prostu, wiesz, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny miał przyjść na ich miejsce, zresztą był kto inny kiedyś, czy tam, wiesz, przez chwilę, no to jakieś nieporozumienia to były kompletne, więc no, ale miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy. A powiedz mi, najtańsze jedzenie, ale super, takie, że no, bardzo pyszne i bardzo tanie jednocześnie. To chyba znów tam w kierunku wschodu, co? Tak, wiesz co, w Tajlandii było dużo takich rzeczy. Jedzenie, które kosztowało za porcję 4-5 zł, a okazywało się rewelacyjne. Tyle tylko, że było jedzone na ulicy, na jakichś takich plastikowych krzesełeczkach z kuchni, która... Myślę, że jak ktoś ma duże takie zastrzeżenia co do warunków sanitarnych, no to może mógłby się bać zjeść z tego miejsca, Aha. ale z drugiej strony tam nic nie leżało, nic nie stało, tylko był taki przemiał tych ludzi, cały czas świeże mięso, cały czas świeże składniki, że na dobrą sprawę nie ma co się tym aż tak No przynajmniej właśnie. W Bangkoku przejmować, zwłaszcza jeśli też można chwilę postać z boku i popatrzeć, co Aha. dokładnie robi kucharz, Się dzieje tam. Czy nie wiem, nie wlewa jakiegoś dziwnego oleju i tak dalej. No jakby można podejrzeć wszystko, więc jakby to jest plus. No bo słyszałem, wiesz, ja mi to się marzy w ogóle Azja, bo jeszcze w tamtych kierunkach nie byłem, ale właśnie jak tu z moją Madzią rozmawiam o, wiesz, street foodzie, no to jej tam koleżanka powiedziała, że gdzieś tam szczury latały, coś tam ten. Jak to właśnie w ogóle wygląda? Czy to nie ma jakiegoś strachu jeść? Jak ty tam jadłeś, to, że tak powiem, nie miałeś jakichś tam rewolucji żołądkowych i... Ogólnie zniosłeś to spoko, czy? Wiesz co, jeśli chodzi na przykład o szczury, to chyba nie widziałem żadnego szczura. Może w China tam w Bangkoku widziałem, ale tak no jakby nie miałem okazji zobaczyć szczura, czy jakichś takich zwierząt, które są powiązane właśnie z niskimi standardami. Stefan. Ale też nie zatrułem się w żaden sposób. Bolał mnie parę razy brzuch, ale to dlatego, że zjadłem rzeczy bardzo ostre. Aha. I to jest, myślę, najczęstsza przyczyna właśnie, no, to nie jest zatrucie, to jest właśnie zjedzenie ostrych rzeczy, które no, jednak wpływają na twój żołądek i czujesz to. I no ich tylko ostrość żołądek. To jednak jest co innego niż ta nasza ostrość chyba, co? Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Dla nich no ale... spicy to jest i tak, nie? Generalnie to wzięliśmy ze sobą jakieś tam takie leki na zatrucia pokarmowe, takie dostępne na receptę. Byliśmy przed, też szczepiliśmy na dur brzuszny i na żółtaczkę chyba, no ale generalnie żadnych takich rewolucji nie było. Piliśmy
zimne napoje z lodem, jedliśmy żarcie na ulicy. Tylko też jak jedliśmy żarcie na ulicy, to nie od sprzedawcy, do którego nie było żadnej kolejki, obok którego Aha. nikt nie jadł, tylko u takich, gdzie ten ruch faktycznie był. Bo jeśli jest ruch, Tam, no gdzie to lokalny znaczy. ruch na pewno Lokalny, najlepiej, co? tak. No. A jadłeś zupę z nietoperza? Wiesz co, to jest śmieszne, bo jednego dnia, kiedy właśnie szliśmy do tej restauracji, gdzie tak długo czekaliśmy, to tam się rano idzie po numerek. Ja pojechałem sam, wziąłem ten numerek i poszedłem na śniadanie sam. I znalazłem właśnie taki street food, gdzie była zupa za 50 batów, czy tam jest 3-4 złote chyba. I czy może 6-7, nie pamiętam, w którą to stronę idzie, ale w każdym razie kilka złotych za zupę. Ona była niby ze świni i w kolorze była koloru czerniny, więc na pewno też tam była jakaś krew. Części świni różne, bo na pewno były jakieś podroby i jakieś mięso. No i tak się śmieję, że to właśnie ta zupa z nietoperza, bo ja też najpierw byłem w Bangkoku, zjadłem tą zupę, potem byłem w Singapurze, wróciliśmy do Europy i tydzień później polecieliśmy do Mediolanu, gdzie było największe ognisko w Europie, a potem Aha. do Nowego Jorku, gdzie było kolejne ognisko, więc śmiałem się, że pacjent zero Że możesz normalnie. mieć coś z tym wspólnego. Nie. Dobra, a tutaj to jedzeniowy film chciałbym cię zapytać. Masz jakieś rekomendacje tam na Netflixie? Kiedyś oglądałem taki fajny Czekolada. No, Czekolada jest super, no. Z takich filmów fabularnych o jedzeniu to jeszcze lubię, chyba Szef nazywał film po prostu, że koleś, szef O kuchni. tym food trucku. Tak, otwiera food trucka, to był taki miły, przyjemny film. I z takich miłych, przyjemnych filmów o jedzeniu była jeszcze Podróż na 100 stóp. Sprzed paru o, super. Lat. No, to ja lubię takie filmy. Niekoniecznie lubię oglądać jakoś dużo programów kulinarnych, w sensie. No, ale Chief's Table chyba lubisz. Tak, co? Widziałem, ale nie wszystkie sezony widziałem, bo tak? Aha. No, one się tak trochę. Nie wiem, w pewnym momencie to miałem wrażenie, że oglądam to samo, aha. Ale to też przez sposób montażu, wiesz, i tak dalej. Ja lubię, jak się dużo zmienia. Aha, nie, ja lubię ten Chief's Table z uwagi na to, że tam jest dużo o samych jakby postaciach tych kucharzy, nie? O ich drodze, jakby o całej tej. No i te knajpy są bardzo ciekawe, także to lubię, ale no fakt, że tych. I jeszcze jest taki fajny na Netflixie Nakarm Phila, Phil Fit. Tak, to oglądałem parę odcinków. Był właśnie chyba w Bangkoku, był chyba w Lizbonie, w Nowym Jorku. Aha. I Tak. Gdzieś leciałem, to oglądałem. Odcinek Danego Miasta. Pamiętam, że z Nowego Jorku mnie rozczarował, bo on chyba jest Nowojorczykiem i po prostu pokazał takie jakieś swoje ulubione miejsca, z którymi ma sentyment, co niekoniecznie jakby wiązało się z nie wiadomo jaką jakością i fajnością danego miejsca, ale na przykład w Lizbonie, czy w Bangkoku, albo w Singapurze, już nie pamiętam, chyba w Bangkoku. Fajnie to wszystko pokazał i taki no. A z kolei Chef's Table mnie rozczarowało, bo byłem w jednym miejscu z Nowego Jorku. Wprawdzie było to słodkości. To był chyba pierwszy odcinek tego sezonu o słodkościach. A, to ten najmniej lubię, szczerze mówiąc, bo ogólnie desery najmniej lubię z takich jedzeniowych tematów. To miejsce nazywa się Milk Bar i generalnie to jest już taka sieciówka, która jest w Nowym Jorku w wielu punktach. To film widziałem twój. Takie, no, patrzysz na skład tych słodkości i widzisz, że to z jakiejś fabryki wyszło po prostu, nie? Za to byłem jak też słynne miejscu. Kanapki Roberta M. Aczkolwiek byłem też w ramen barze z Chef's Table w Nowym Jorku i był zajebisty ten ramen, nie? Aczkolwiek tych zajebistych ramenów w Nowym Jorku jest trochę więcej. Rozumiem. A powiedz, z obecnym, że tak powiem, zasięgiem i całą tą socialową twoją działalnością, nie myślałeś właśnie o jakimś food trucku? W ogóle chciałbyś, że tak powiem, być w tej branży gastronomicznej, czy zupełnie wolisz być po tej drugiej stronie i smakować i oceniać jakby pracę innych? Wiesz co, jako. No, nie jestem kucharzem, tak? Nie gotuję jakoś, żeby być, odpowiadać za kuchnię w jakimś miejscu, w takim sensie, że nie wiem, wymyślać dania i tak dalej. Wiem też, jak trudny jest ten biznes gastronomiczny, co teraz to już w ogóle jest. No, wiadomo. Ale nawet bez pandemii jest trudny. Więc po prostu no, wydaje mi się, że wejście w ten biznes jest dość bardzo ryzykowne teraz,
Wiadomo, że jakbym reklamował restaurację czy food trucka swoją twarzą, to by pewnie można było na tym sporo zarobić, bo ludzie po prostu, no w tym pierwszym rzucie przynajmniej by dużo osób spróbowało, jeśli okazałoby się, że jest super, no to by więcej osób przychodziło. No ale tak czy siak myślę, że można byłoby na tym jakoś fajnie zarobić, ale też wiem, że jest dużo wkładów w to wszystko. Więc też no Magda musiał... Gessler też chyba w części tych knajp nie gotuje, nie? Przychodzą pewnie jakieś głowy ciekawe do niej i przychodzi głowa do Macieja fajna, która fajnie gotuje, dobrze wiesz, polecasz go w swoich filmach i mówi, robimy food truck, ja jestem od kuchni, to od wizerunku. I co mówisz? I mówię, że jeśli faktycznie by to był ktoś znany i ja bym też miał czas na to i chęci, no to czemu nie? No i też pieniądze, nie? Bo tutaj pewnie rozumiem, żeby trzeba było włożyć sporą sumkę. No to myślę, że czemu nie? Czemu nie? Dobra. No, aczkolwiek to nie jest tak, że jestem jakiś zajarany tym pomysłem, że wiesz, że chciałbym to zrobić. No tak, że dobrze. Nie, mówię po prostu, pojawia się taka sytuacja, taka wiesz, propozycja biznesowa i właśnie odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i wiesz, że dobrze by to zrobił, a ty zajmujesz się tym, co robisz najlepiej, czyli że tak powiem promocją i wizerunkiem i jakimś tam kręceniem tego. I o to mi bardziej chodzi, czy ten. A powiedz mi, wiesz co, bo właśnie o tym biznesie gastronomicznym rozmawiamy. Jaki jest największy problem polskich restauracji? Jak chodzisz po tych restauracjach, co jest ich największym w sensie? Co robią, kurczę, źle? Że właśnie często jest tak, że wiesz, u mnie w Gdyni, tutaj w Trójmieście, dużo, no wiadomo, obecnie to tam zamykamy ten okres, no bo nic się nie dzieje, ale dużo otwiera się knajp. Ja mówię do Magdy, że pójdziemy tam spróbować, wiesz, mija 3 miesiące i knajpy nie ma, jest wynajem, nie? I co myślisz, że jest największym takim... Znaczy tutaj chyba w grę wchodzi to, że... No jak po 3 miesiącach jest wynajem, to znaczy, że tak troszkę ktoś myślał, że od razu będzie super, a to rzadko tak bywa, czasem jest faktycznie, ale no rzadko tak bywa i dość szybko ktoś się zniechęcił, to raz, a druga sprawa, że nie do końca mam wrażenie w restauracjach dobrze liczą, w sensie często po prostu to jedzenie powinno być droższe, z drugiej strony wtedy może by było mniej klientów, ale czy by było, no nie wiadomo, więc... No to jest problem. Tak samo jak jest teraz, jakby pojawiły się tylko te opcje dowozów, to no generalnie jedzenie w dowozie powinno być droższe, tak? Bo musi dojechać, no, bo opakowania i tak dalej. No i wiele restauracji na tym traci, bo jakby te ceny się nie zmieniły, a powinny wzrosnąć. Generalnie w wielu miejscach to jedzenie jest moim zdaniem często za tanie, żeby się to spinało. No i ludzie chyba też myślą, że jak potrafią gotować, też nie wiedzą jakby z jaką pracą to się wiąże, moim zdaniem, bo jakby prowadzenie biznesu restauracyjnego, a gotowanie, to jest, mi się wydaje, dwie różne sprawy, łączą się gdzieś tam ze sobą, ale to jest mały procent tego gotowania, wiesz, cały wizerunek, cała promocja, to wszystko jak to ma wyglądać, właśnie księgowość, policzenie tego wszystkiego, no to jest, że tak powiem, inna para kaloszy i często wydaje mi się, że też ludzie no nie doszacowują tego, ile trzeba będzie. No i to jest też biznes, w którym chyba musisz być od rana do wieczora. Co? Ty znasz jakichś tam restauratorów, prawda? W sensie jakichś właścicieli tych knajp, no to są chyba ludzie, którzy są totalnie poświęceni temu biznesowi, prawda? Tak, nie, w 100%. W sensie jeśli ktoś myśli, że będzie właścicielem restauracji i nie ma ewentualnie kogoś zaufanego, jakiegoś zaufanego pracownika, czy no kogoś zaufanego po prostu, kto by tym zarządzał, no to nie ma opcji w ogóle, żeby to mu poszło, nie? To nie jest tak, że można być właścicielem restauracji i raz na miesiąc do niej zaglądać, chyba że rzeczywiście ma się już mocny, zaufany zespół, co się zdarza, nie? Na przykład... No, to po jakimś chyba dłuższym czasie, nie? Bycie zazwyczaj tak. Jest taka poznańska knajpka, która nazywa się Raj, Cafe La Ruina i Raj, no i... Byłem tam, ale się odbiłem od drzwi. Tam tyle ludzi było, że to jest masakra, nie? No. I rezerwacji nie, pan może se stać w kolejce, no ale kolejka miała 20 osób i mówię, dobra. No niestety, co, ale w każdym razie no, oni są faktycznie od rana do wieczora tam, ale 2 lata temu, bo 3 lata temu, już nie pamiętam, wyjechali z Poznania na podróż z końca Ameryki Południowej na koniec północnej, która trwała rok. I przez rok... Zarządzali tą restauracją przez internet i tak dalej, no jakby nie było ich na miejscu, ale mieli zaufanych ludzi. I... Home office mieli po prostu. No. jakby ta...
Ta knajpa jakoś nie straciła przez ten rok. Nie stały się jakieś straszne fakapy w ciągu tego roku, więc Aha. jakby dało się to zrobić, nie? Ale mieli naprawdę zaufanych ludzi, którzy to współprowadzili z nim. Byli na, którzy no i byli którzy chyba przejęli tę filozofię całą tego prowadzenia tak, tak. właśnie, żeby robić to tak, jak oni to robią, nie? Więc to jest chyba klucz, żeby jakby wbić ludziom do głowy, z którymi pracujesz, no ten twój vibe na prowadzenie całej tej knajpy, podejście do klienta i wszystko, no bo to jest chyba kluczowe, nie? W restauracji. A co cię najbardziej denerwuje? Jak jesz w restauracji posiłek, to co cię najbardziej denerwuje w takich restauracjach, że co? Ja się staram generalnie nie denerwować. Więc co mnie denerwuje? Albo co lubisz najbardziej w knajpach? Zresztą denerwuje mnie na przykład, jak... Ciężko, kurczę, powiedzieć, co mnie tak denerwuje. Ja zawsze tak pozytywów szukam. Nawet jak jestem w najgorszym miejscu, to jakichś pozytywów szukam i naprawdę trudno mnie zdenerwować. No tak, nie wiem, kelner jest niemiły, to powiedz... jakoś jestem taki wyzwolony. Nie, no to jest spoko podejście, zawsze tam widzisz plusy. Szklanka do połowy pełna niż tam w połowie pusta. A powiedz mi, jak teraz mamy tą pandemię i ty robisz różne fajne filmiki tam, jak sobie, że tak powiem, radzić też w domu z tym jedzeniem. I jakie najciekawsze rozwiązania knajp widziałeś, jak sobie radzą podczas tej pandemii? Ja na przykład tutaj mogę się pochwalić, że z pizzerii Czerwony Piec sobie kupiłem z rodzinką taki zestaw do it yourself i tam ciasto było oddzielnie, no, składniki, no i sobie sami zrobiliśmy tą pizzę, aczkolwiek wyszło w sumie tyle samo, co by oni mi zrobili w swoim pięknym piecu, więc no więc fajne to było, ale na raz, nie? A z czym się takim fajnym spotkałeś może? W Warszawie pewnie więcej jest różnych takich rozwiązań. Wiesz co, te zestawy do it yourself to są coraz częstsze i czasem wychodzą jednak taniej za porcję niż tak samo, to wtedy jak wychodzi tak samo, to trochę nie ma no właśnie. Traci to sens. No to jest jednorazowa zabawa na przykład, bo sobie zamówisz i miło spędzisz czas właśnie. Przygotowując tą pizzę, więc no może być to ciekawe. Są w ogóle te zestawy do it yourself wiele, coraz więcej knajp zaczyna wysyłać ogólnopolsko na przykład, nie? Czyli knajpa tak? Gdańska albo z Gdyni wysyła ogólnopolsko zestaw do zrobienia dania w domu, nie? Więc no da się to zrobić. Coraz więcej knajp na to idzie i w ten sposób to nawet można wygrać na tej pandemii, bo można trafić jeszcze szerzej. Oczywiście no w sumie nie jest to łatwe. I chyba, wiesz, to takie rzeczy, ewentualnie jakieś takie delikatesy, że knajpy sprzedają swoje półprodukty typu kiszonki, pasty, masła orzechowe, no wszelkiej maści, wędliny też nawet, no różne rzeczy robią knajpy teraz, to takie rzeczy mi się najbardziej podobają. Najmniej podoba mi się pomysł sprzedawania voucherów i opierania. No bo nie wiadomo, kiedy to będzie do zrealizowania w zasadzie, nie? To raz. Najmniej mi się podoba, jak ktoś opiera o te vouchery całą swoją działalność, nie? To już jest dla mnie... Wiesz, czego ja się boję w voucherach? Że ja dzisiaj sobie kupię voucher, a za 3 miesiące knajpa się zlikwiduje i po prostu biznes spadnie, nie? Oczywiście nie chcę tego, ale no... Jestem realistą i widzę, co się dzieje. No i właśnie z tymi voucherami. Tu ktoś napisał fajnie, że w Łodzi jest opcja piwiarni, kup kufel i piwo dostajesz gratis, nie? Aczkolwiek kufel to na pewno nie w cenie piwa, nie? No może, wiesz, bo z piwem jest ten problem, że chyba nie do końca da się go tak, nie do końca można je tak sprzedawać na zwykłej koncesji. Z dowozem. No, nie jestem pewny, jak to działa, ale no... To jest problem wielu miejsc, bo na przykład zostało trochę piwa, bo z dnia na dzień był lockdown, więc było zazwyczaj w gracisie dodawane do zamówień, nie? No ale piwo to chyba ma jakąś dłuższą przydatność, prawda? No ma, no chyba, że w kegu, nie? No, w sumie to tak. No, ale fajne są, jak ktoś nie wprowadza vouchera, tylko na przykład sprzedaje właśnie jakiś gadżet, w cenie którego masz ten gadżet, ale masz właśnie też jakiś voucher przy okazji, no nie wiem. Aha, a spotkałeś się z takim czymś? Tak, bywają takie rzeczy, no. A, no to spoko. A powiedz mi, Maciej, myślałeś o jakimś dłuższym filmie? W sensie jakiś taki dokument o jakimś, nie wiem, scenie jakiejś food truckowej w Polsce czy coś takiego? Jakimś takim, wiesz, bardziej godzinnym na przykład, nie? Mm-hmm.
Wiesz, to jest ciekawa opcja, ale totalnie nieopłacalna bez jakiegoś sponsora z zewnątrz. Bo na reklamach na YouTubie nie zarobię na tyle, żeby to mi się w jakikolwiek sposób zwróciło. Nie, to już mówię bardziej o dogadaniu się właśnie z jakąś telewizją, czy jakimś tam programem, czy kimś, jakby wiesz, w jakichś kinowych, takich studyjnych kinach może jakiś taki dokument po prostu, jakiś fajniejszy. Czy wiesz, to jest coś takiego, że jeśli chodzi o ambicje, to z chęcią bym to zrobił, ale czasowo nie mam na to czasu, jeśli chcę utrzymać ten poziom prowadzenia kanału na YouTube, który prowadzę teraz, zarówno jeśli chodzi o zasięgi, jak i o wpływy z niego. Więc no to jest ciężka sprawa. Aczkolwiek na przykład teraz montujemy od dłuższego czasu vlog z Singapuru, bo do tej pory były dwa filmy z Singapuru o takich konkretnych miejscach, o pojedynczych miejscach. No a oprócz tego byliśmy tam parę dni, więc zebrało się kupa materiału naprawdę. Czyli macie co wypuszczać. I można powiedzieć, że to będzie taki troszkę dokumencik o tym jedzeniu w Singapurze, bo będzie to dłuższy film na pewno, myślę, że ponad pół godziny ze spokojem. Aczkolwiek no to będzie jednak taki format typowo vlogowy, czyli po prostu będzie jeden długi odcinek. No bo wy jeszcze macie ten drugi kanał, ten Lepsze Czasy, to się jakoś tam... Lepsze Czasy, tak? Lepsze Czasy. Tak. Moja Madzia mówi, czy to było zaplanowane od początku, to do zobaczenia w Lepszych Czasach, że w końcu będzie kanał Lepsze Czasy? Nie. Aż tak grubo to nie było zaplanowane. Nie, wiesz, to pożegnanie dobre, do zobaczenia w Lepszych Czasach, to słuchacze hip-hopu znają, jeśli znają płytę W Strefie Jarania i W Strefie Rymowania. Dina. Tam na końcu było takie do zobaczenia w Lepszych Czasach i jakoś mi się spodobało i zacząłem tego używać po prostu. Dzisiaj brzmi jak przepowiednia. No dzisiaj brzmi jak przepowiednia. A kanał Lepsze Czasy obecnie jest w takim zawieszeniu, no bo nie ma lepszych czasów. Generalnie to miało być o podróżach, nie ma tych podróży, więc wróci jak będą lepsze czasy. Wiesz co, kiedyś tam rozmawialiśmy sobie prywatnie o tam ewentualnych jakichś dodatkowych produktach, które byś chciał wprowadzać tutaj w związku ze swoją działalnością vlogową, to myślisz o jakimś takim produkcie typu, nie wiem, właśnie jakiś przewodnik Macieja, jakiś e-book, jakiś cokolwiek po prostu innego niż coś fizycznego, co można kupić bądź ściągnąć w pliku. Wiesz co, myślę, zacząłem już tworzyć tego e-booka, aczkolwiek... O czym? Taki przewodnik po knajpach, chciałem wydać dwa, o Poznaniu i Warszawie. Zacząłem go pisać już dość dawno, bo chyba jeszcze w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Materiał w zasadzie mam zebrany, ale muszę go napisać i tak jakoś... No, nie mam tej motywacji, żeby to skończyć, bo myślę, że jest to do zrobienia no, nie w parę dni, ale w kilka tygodni skończyć to pisać i złożyć, czy zlecić komuś do złożenia. No ale tak myślałem, że jak nastała ta pandemia, to będę mieć więcej czasu, ale nie mam, bo kręcę więcej filmów, żeby to jakoś się wszystko wyrównało na kanale. A z drugiej strony no w sumie też nie mam tej motywacji, bo nie wiem, kiedy te knajpy wystartują i czy no tak. Te, o których napiszę, to nie przestaną istnieć na przykład. No nawet chyba Gesslerowa odwołała teraz te kuchenne rewolucje, nie? Żeby tam widziałem u niej, żeby nawet jeżeli promuje te knajpy w danym czasie, no to żeby ludzie mogli jednak po tej emisji iść do tych restauracji i ona no chyba to zawiesili generalnie, że nie ma nowych odcinków, tylko właśnie czekają na otwarcie, bo jakby siła tej telewizyjnej promocji wtedy no, nie poczują jej, nie? Ci, którzy są zamknięci, wiadomo. Nie? No ponoć w poniedziałek mają ruszyć ogródki, aczkolwiek to tylko takie ploty puszczane przez rządzących, a jakiejś takiej decyzji nie ma. No ale to też jak przyjdą, będą ogródki otwarte, to nie jest... Nie każda restauracja ma i nie każda może na tym ogródku w ogóle fajnie zarobić, bo jest kilka stolików ledwo, więc no to zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane w ogóle. No ale też myślę, też nie ma co się jakoś, nie wiadomo jak, spieszyć, bo też chodzi o to, żeby już ta sytuacja była klarowna może. Wiesz, u nas teraz w weekend było ciepło, to na plażach to była masakra generalnie, jak tam pokazują gdzieś, także wiesz, ludzie już ludzie też są zmęczeni tym, wiesz, już część kurczę ma to gdzieś, już no wiadomo, no, nie wiadomo już co myśleć, kręcą w głowach wszystkim i ten. Powiedz mi, mam dwa pytania ostatnie, mianowicie
Jaką Sonia ma rolę w waszym prowadzeniu vloga i czy wy od początku jakby działacie razem, czy ona dołączyła do ciebie, bo, no bo jakby nie śledzę was od początku, dlatego nie wiem. Wiesz, ty, Sonia ma bardzo wiele ról. Jakby taka najbardziej widoczna to jest występowanie we vlogach, a o wiele częściej kręcenie mnie, tak? Bo często po prostu Sonia mnie kręci. Ona jest po drugiej stronie zawsze aparatu. Rzadko używam statywu, chyba że w domu coś tam nagrywam, jakąś taką gadkę swoją, ale wcześniej, dużo wcześniej bardzo często tego statywu używałem, bo Sonia od, nie pamiętam, 2000, no jakoś prawie 2 lata już nie pracuje zawodowo, tylko pomaga mi w kanale i jakby pracuje na rzecz naszego kanału. Pracujemy razem, tak, jak najbardziej. I no i od tego czasu, i w sumie od tego czasu pojawia się na tym kanale częściej w roli właśnie takiej osoby, gość to za mało, a współprowadzący to też no tak. Nie zawsze tak jest, bo czasem... Ale ona jest fajną taką alternatywą dla tego twojego mięsnego menu zawsze, jak ma te swoje wegetariańskie opcje, czy po prostu, nie? Także jest to fajne urozmaicenie. Tak, także od 2 lat tak się pojawia regularnie, wcześniej pojawiała się tak bardziej ze skoku i to jest jakby jedna jej rola, czyli filmy na YouTube, a druga to jest to, że ogarnia takie sprawy współpracy, organizacyjne, choć też nie wszystkie, tym też się jakoś dzielimy, bo niektóre współprace, jeśli już kogoś znam, to zazwyczaj ogarniam ja. Więc no, tym się też tak dzielimy. Więcej ona na pewno robi tych spraw organizacyjnych, ale też część spada na mnie. Rozumiem. A no i Sonia jeszcze robi ważną rzecz, czyli ona obrabia wszystkie zdjęcia na Instagramie moje. No one są piękne i fajny ten filtr macie, one są cudowne. Te zdjęcia zawsze zastanawiam się czasem, jak widzę taką mega ciemną knajpę, jak wy to robicie, że to zdjęcie mimo wszystko jest fajne, wyraźne i ładnie widać, co tam jest, nie? Także mega props, Sonia, bo fajna robota, nie? Naprawdę. Wiesz co, mam takie zapytanie właśnie, bo kiedyś byłem w polecanej knajpie, mianowicie w Poznaniu Trzy Kapary i to jest po prostu knajpa wielkości dużego pokoju w mieszkaniu. Trochę może większa. Jak ty kręcisz tam vlogi? W sensie, bo dookoła mnie siedzieli ludzie i wiesz, jak ja sobie pomyślałem, że jestem Maciejem i teraz wystawiam sobie aparat, to ty masz już totalnie to gdzieś, co oni tam myślą, czy po takim czasie, czy jakby jeszcze masz jakieś, wstydzisz się, jakoś robisz to bardziej, jak ludzi nie ma, rano, wieczorem, czy masz jakieś patenty, czy jak to wygląda z twojej strony? Wiesz co, najgorsze, co może być, to jest restauracja, knajpa, w której jest w miarę dużo osób i jest w niej cicho. No właśnie. Bo jak ja wjeżdżam wtedy z aparatem, to nawet jak ktoś go nie widzi, no to odruchowo raczej się głośniej mówi do tego aparatu, jak się go ten wystawia, ciut głośniej, albo z drugiej strony mówi się ciut ciszej, przez to później nagranie jest takie sobie, to też mi się zdarzało. No bo widać, więc, że się tak wiesz. Tak, tak. Najbardziej właśnie nie lubię miejsc, w których jest albo dużo ludzi, jest cicho, albo jest totalnie pusto, jest tam ja i obsługa, która też się cały czas na mnie gapi. O wiele łatwiej się właśnie nagrywa z kimś, czyli jak z Sonią idę do knajpy, to o wiele łatwiej się nagrywa, bo to jest trochę jak taka rozmowa z drugą osobą. A gdybym był sam i wiesz, stawiał na statywie ten aparat, no to trochę dziwniej. Czasem się zdarza coś takiego, że jak jestem gdzieś sam, nikogo nie ma w knajpie, jest tylko jedna osoba za barem czy coś takiego, no to się zdarza, że ja nie mówię nic do tego aparatu, tylko tam nagrywam jak jem, ogrywam jedzenie i później po wyjściu z knajpy coś dopowiadam. Nie? A miałeś tak, że cię wyprosili na przykład z knajpy, czy tam nie pozwolili ci nagrywać? Wiesz co, raz się zdarzyło w moim rodzinnym mieście, że mnie z kebabowni wyprosili, żebym nie Gorzów, nagrywał. Prawda? Gorzów. I, no i co? No, kebab to był, więc sobie go wziąłem w ręce i zjadłem na zewnątrz, o nim opowiedziałem. No, ale taka dziwna sytuacja. A, czyli mimo wszystko była. Opowiedziałeś o tej knajpie, nie, że tam... Tak, i ten. Powiedziałem, jaka jest sytuacja, no bo zacząłem jeść i nagrywać w środku, a skończyłem na zewnątrz. Powiedziałem, jaka jest sytuacja. W sumie spoko był ten kebab, więc też tak oceniłem tak, jak uważałem i tyle. Ale to chyba taka jedna sytuacja się zdarzyła, że mnie wyprosili. Ja też się staram
jak kręcę w knajpie, no to kręcić przede wszystkim siebie i jedzenie, nie kręcić za bardzo przestrzeni i osób I ludzi, no. postronnych, no bo wiesz, no to no tak, nie życzą sobie tego. Nie życzę sobie, nawet raz miałem taką sytuację, że ktoś siebie odnalazł na filmie z jakiejś restauracji, gdzieś tam w tle. O. Co jest, jakby według prawa mogłem tak kręcić, nie, i tak dalej, no ale ktoś siebie odnalazł i chciał, żeby usunąć ten fragment czy coś, ale na całe szczęście YouTube daje taką opcję, że można zamazać kogoś twarz, już jak jest film opublikowany. Więc po prostu zamazałem tą twarz i było spoko. No ale jak już wchodzisz w Poznaniu czy w Warszawie do knajpy, to już wiedzą, że to jest Maciej, prawda? W wielu knajpach w Polsce wiedzą. Tak, no to powinni, wiesz, jak tak patrzę na ten dzisiejszy świat social mediowy, no to generalnie no to powinni jeszcze ci rozstawiać, kurczę, światło, żebyś dobrze się tam czuł i dobrze wszystko ich pokazał, no bo wiedzą, że gdzieś to pójdzie. Jeśli chodzi o normalnego człowieka, też mi się wydaje, że powinni no, jednak się cieszyć z tego, że ktoś chce to wrzucić gdzieś tam dalej, no bo raczej nie wrzucasz jedzenia, które ci nie smakuje, czy którym chcesz się pochwalić, że jest kiepskie. Więc dziwi mnie, że jeszcze ktoś tam zwraca uwagę na to, wiesz, w sposób negatywny, że tam się no, nie wiesz, życzy tego. Że będę kręcił, nie wiem, brud, który jest w kątach czy coś. No jeszcze te kebabownie, to wiadomo, że często są pod obstrzałem i to różnie tam bywa, nie? Oczywiście. Dobra, ja mam ostatnie pytanie, bo już pięć po. Powiedz mi, ostatni posiłek przed śmiercią. Co byś wybrał? Ostatni posiłek przed śmiercią. Taką pewną śmiercią? Taką, że jesteś po prostu skazany na krzesło, nie? Za grzech obżarstwa. Pierogi ruskie. Posypane boczkiem. No tak, tak, z chęcią. Aha, dobra. Okej, to dziękuję ci, Maciej. W takim razie bardzo fajnie się rozmawiało. Trzymaj się, dziękuję wszystkim, którzy tu byli. A chwila, bo jeszcze jedno pytanie tutaj mam jakieś. Aha. Maciej kim jest? Kucharzem, czy umie gotować, czy po prostu sobie je? Po prostu sobie je. I ocenia, i to wszystko kręci we vlogu swoim, do którego was zapraszam. Maciej je na YouTubie. To dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję wszystkim tutaj za obecność. I trzymaj się. Pozdrów Sonię. Cześć. Dzięki wielkie. Na razie.